podchodziliśmy do tego spotkania z takim nastawieniem, że trzeba się zrewanżować. Niedawno z nimi graliśmy na ich terenie, więc na ich zasadach i wygrali. Więc my gdzieś tam bez presji, ale z nastawieniem, że możemy się zrewanżować, bo to są w naszym zasięgu, tylko że trzeba zagrać dobrą siatkówkę, żeby to się udało. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że w pierwszych dwóch setach zagraliśmy naprawdę bardzo, bardzo mądrze, bardzo konsekwentnie na zagrywce, w ataku i może tam w końcówce pojawiło się jakieś delikatne rozluźnienie, ale udało nam się wygrać tego seta. Drugi set tak samo był w miarę pewny w naszym wykonaniu. W trzecim secie troszkę zjechaliśmy z tonu, nie wiem czy brakło może delikatnie sił. No i w czwartym secie troszkę znowu z zagrywką lepiej popracowaliśmy. W kilku sytuacjach wykazaliśmy się naprawdę taką chłodną głową, nie podpalaliśmy się i oni popełnili takie głupie błędy jak tam przełożenia, a my gdzieś tam potrafiliśmy to wytrzymać. Później oni zaczęli już troszeczkę, przycisnęli na zagrywce i też lepiej przyjmowali i gdzieś tam zrobiło się 2-1. No i wiedzieliśmy, że nie jesteśmy ekspertami od tiebreaków, więc trzeba gdzieś tam się skupić na tym czwartym secie, żeby po prostu no, zakończyć to i po prostu zostawić tutaj 3 punkty, nie walczyć przypadkiem w tiebreaku. No i się udało. Zdobyliśmy ten 3. punkt, który jest dla nas bardzo ważny. Matematycznie jesteśmy, utrzymaliśmy się w plus lidze i pierwszy cel, jaki był do wykonania, ten cel został wykonany. Spróbujemy jeszcze zostały nam 3 mecze, spróbujemy wygrać jakiś mecz, nawet 2 mecze, 3, jak się uda, bo może to będzie tak, że będziemy bez żadnej presji grali. Wiadomo, że w sporcie zawsze jakaś presja występuje i to może też rzutować na postawę drużyny. A jeszcze raz powtórzę, na pewno jesteśmy zadowoleni, bo po 15 latach zostajemy, po wejściu do Plus Ligi, zostajemy w tej Plus Lidze na przyszły sezon i z tego się trzeba cieszyć. Zostały nam 3 spotkania, będziemy chcieli podejść i gdzieś tam zaprezentować dobrą siatkówkę, no bo to jest to nasza pasja, jest to nasz zawód i reprezentujemy Stal Nysę, więc jesteśmy zobowiązani do tego, żeby wyjść i walczyć i zostawiać serducho na parkiecie. No już na pewno będziemy podchodzić do tego spotkania troszkę spokojniejsi, ale nie będziemy chcieli jakby przestać, nie możemy skończyć sezonu. Musimy go dokończyć, rozegrać te kilka kolejek, a przede wszystkim w skupieniu i w zaangażowaniu trzeba zagrać te parę kolejek i w dobrych nastrojach zakończyć ten sezon. My wychodzimy z nastawieniem, że będziemy się bili w tych 3 spotkaniach, no bo nikogo na pewno też personalnie jako zawodników, jesteśmy ambitnymi ludźmi, no nikogo nie satysfakcjonuje gdzieś tam to teraz, że się utrzymaliśmy i my teraz nie, już koniec, nie będziemy nawet się wszystkiego, nie, tym bardziej właśnie teraz jeszcze będziemy mieli spokojną głowę, więc można do tego podejść, do pewnych spotkań, do pewnych rzeczy na większym spokoju i większym luzie. Yeah.